1 maja w Katedrze Lwowskiej odbył się kiermasz dobroczynny na rzecz dzieci uchodźców oraz podopiecznych fundacji Dajmy Nadzieję. Dziękujemy wszystkim, kto pomagał w jego organizacji, siostrom franciszkankom, paniom z Zaporoża, których gościmy obecnie w naszej parafii, oraz rodzicom dzieci ze świetlicy parafialnej za upieczenie ciast, każdemu, kto ofiarował swoje wyroby ręczne oraz inne rzeczy na sprzedaż i naszym wolontariuszom na stoiskach. Dziękujemy Wam, nasi drodzy parafianie i goście, za aktywne dołączenie się do czynienia dobra. Każda hrywnia uzyskana na kiermaszu zostanie wykorzystana na potrzeby tych, komu pomagamy przetrwać w tych trudnych czasach, pisze Katedra Lwowska. Fundacja Dajmy Nadzieję jest wdzięczna za wolontariat i aktywne poszukiwanie nowych osób, które chcą służyć, chcą spędzić kilka godzin dziennie w towarzystwie dzieci, przygotowując się do świątecznego kiermaszu, który corocznie zbiera fundusze na niezbędny sprzęt dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Tych, którzy chcieliby włączyć się w dobre sprawy fundacji, zawsze zapraszamy pod adresem ulica Teatralna we Lwowie 7-1A. Szczegóły można znaleźć na Facebook stronie Fundacji Dajmy Nadzieję. Robię, prawda, bo ja przeżyję, a ja nie mogę.